Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bardzo dziwnie brzmią zapewnienia Jezusa, że nie przyszedł znieść prawa, ale je wypełnić. Zobaczcie, że niemal każda dyskusja z faryzeuszami dotyczy prawa i trudno oprzeć się wrażeniu, że kiedy Jezus mówi choćby o szabacie czy o czystości rytualnej, to nie wprowadza jakichś zmian. I owszem, wprowadza. Ale te zmiany dotyczą najczęściej jakiejś obrzędowości, jakiejś interpretacji danego przepisu, tudzież jakiegoś rytuału czy zwyczaju na nim nabudowanego. Powiedzmy sobie wprost, prawo ma wartość. Jako wychowawca prawo ma moc ukazać słabość człowieka, ale w prawie nie ma takiej siły, która umożliwiłaby człowiekowi jego zachowanie. Co więcej, w prawie nie ma takiej siły, która poprzez jego zachowywanie zbawiłaby człowieka. Zbawia nas Bóg ze swojej łaski, przy naszej współpracy. Prawo dla Izraelitów było skarbem, również dlatego, że stało moralnie wyżej niż prawo okolicznych narodów. Ale na jakimś etapie dziejów samo prawo stało się swoistą zasłoną między nimi a prawodawcą, tak jakby zapomnieli ze względu na kogo zachowują to prawo. Czas, energia, wysiłek w zachowywanie go w sposób doskonały namnożyło mnóstwo różnych zwyczajów, rytuałów, obrzędów, interpretacji. Szkoły rabinackie prześcigały się w debatach i dywagacjach na temat tego, co wolno, kiedy wolno, czy już wolno, czy jeszcze wolno. I w to właśnie uderzył Jezus, w ten mur, który został zbudowany między Izraelem a Ojcem, w ten mur, który stał się substytutem Boga, w ten mur, który sprawiał, że Izraelici zapomnieli tak naprawdę, po co zachowują prawo. Myślę sobie, że jesteśmy gdzieś blisko tego momentu, w którym prawo znów nabiera nie takiego znaczenia, jakie przypisywał mu Pan. Zobaczcie, jak łatwo nam dzisiaj dogmatyzować nasze przekonania, nasze zwyczaje, naszą pobożność. Jeśli klękać, to tylko my wiemy, jak to robić najlepiej. I my, pobożni, nauczymy was niepobożnych, jak to czynić, bo wy klękacie za mało. My wiemy lepiej. Jeśli przyjmować Pana Jezusa w Komunii Świętej, to tylko my wiemy jak. My wam powiemy, bo wy przyjmujecie źle, profanujecie Jezusa. My wiemy lepiej. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie tak dawno złożyła mi wizytę pewna pani, która zachęcała mnie do świętego nieposłuszeństwa, czymkolwiek to jest, wobec moich przełożonych, bo według tej pani moi przełożeni niewystarczająco czczą Jezusa, a ja powinienem go czcić bardziej, oczywiście według zamysłu tejże pani. Drodzy, z jak dużą łatwością dzisiaj przychodzi nam takie pełne przemocy pałowanie się wzajemne przepisami prawa. Prawa, które najczęściej dotyczy rzeczywistości drugorzędnych, zwyczajów, pobożności, rytuałów, obrzędów. A wszystko to podobno na większą chwałę Boga. To może dotyczyć zupełnie błahych rzeczy. Być może miejsca w kościele, w którym bardzo lubisz siadać. Być może pieśni, której nie znosisz. Być może lektora, który według ciebie czyta zupełnie niechlujnie. Proszę, zastanów się dzisiaj, jakie są twoje święte przekonania, o które jesteś skłonny kruszyć kopie. I pomyśl również, czy jesteś w stanie odróżniać rzeczy ważne od mniej ważnych. I na ten wysiłek niech cię dzisiaj błogosławi, strzeże, umacnia i prowadzi wszechmogący, dobry i miłosierny Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.